No, kolejny etap pracy przy rębaku. Już widzicie całą, odjadę dalej, konstrukcję. Tu leżą koła. A dlaczego nie montuję na razie kół? Ano dlatego, że muszę przyczepić teraz górę, przymocować, założyć to koło z prawej strony. Tu będzie to koło. I zrobić, zamocować silnik. I dopiero wtedy zrobić środek ciężkości, tak żeby było jakieś 4/5 na tą stronę. Żeby ciężar, żeby podnosić na przykład 20-30 kg, a nie dźwigać całego ciężaru, no bo można koła zrobić na końcu. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było lekko przejechać. No i teraz mi przyszedł też taki pomysł do głowy, że koła dam z góry, bo tu mi nic nie będzie przeszkadzało. A dlatego chodzi o to, żeby to było jak najniżej nad ziemią. No, duże koło to widzicie. To jest koło małe do silnika. Specjalnie nie robię kanałka. Tu będzie kanałek 8, tak jak silnik widzieliście, który będzie do tego rębaka, żeby mnie nie kusiło włączyć. No tutaj są 4 śruby 10. Tu zobaczcie, konstrukcja jest takie u góry wsporniki. Tu. Miejscami już stawy wyszły ładnie. No teraz jestem bardziej zadowolony. No jeszcze miejscami to tak różnie wychodzi. No ale już, ale mówię, ja nikomu nie będę spawał. To jest tylko na moje potrzeby. O, tutaj też 4 wsporniki. No i największe siły to będą tutaj pomiędzy tymi profilami, a tu silnikiem. A to będzie tylko, jakby powiedzieć, na dole to będzie konstrukcja nośna. O, to będzie konstrukcja nośna do transportu i stabilizująca. No tutaj też 2 wsporniki pospawane w miarę przetopione. Na dole też na rogi dane takie wsporniki, no bo tak dziwnie uciąłem, nie chciałem się przestawiać piły taśmowej na kąty. U góry jest zrobione na kąty. Poczekajcie chwilę, odłożę na to kółko, to zdejmę od razu, odłożę na sekundę kamerę. Poczekajcie. No i teraz zobaczycie tu z góry, tu pod rębakiem, pod tym mechanizmem tnącym, będą otwory. To na to nie patrzcie, bo to jest dodatkowo ten wspornik. Troszeczkę za szeroko wyszło, ale to nie szkodzi. Tutaj będą 2 otwory w tej strony, 2 otwory tu będą trzymać z tej strony. No blacha jest tylko do przykrycia, to trzeba będzie te spawy podszlifować, wyrównać. To wszystko będzie pomalowane i zrobione tak, jak to się mówi, tak jak potrzeba. No z tej strony jest więcej miejsca, bo z tej strony dojdą jeszcze osłony, ciężar, a także tutaj będą zrobione 2 rączki takie, że jak nie będzie się robić, znaczy będzie się pracować, to one będą się opuszczały. A jak będzie chciało się do transportu, to się będzie podnosić, będą się wysuwać i będzie się transportować rębak na miejsce u odpoczynku. No także tutaj, tu jest rurka grubość ścienna 4 mm, także myślę, że to wytrzyma. Na końcu jeszcze takie wstawki dałem, takie wałki tutaj dłuższe, stalowe wstawiłem Fi22 na tą długość. A dlaczego? No bo tutaj trochę podtoczyłem i bałem się, że trochę osłabię ściankę. No i dla pewności to jeszcze tu dodałem, a tu będzie punkt zaczepienia, także no to wszystko powinno być jak potrzeba. Kółka takie z odzysku. Te koło pasowe też z odzysku. Jedynie to koło musiałem dorobić. No i wczoraj
był 13, no ale jakoś dobrze poszło, dzisiaj 14. No i dzisiaj już fajrant na razie w tym tygodniu. Jutro trzeba popracować, zarobić troszkę pieniążków. No to jest profil kątownika 40x40. Tutaj na dole chyba jest troszkę cieńszy 35, ale to mówię, to jest konstrukcja nośna, a wytrzymałościowa to jest tu cała ta góra. No i tam, gdzie będzie zamocowany silnik. No i myślę, że już w przyszłym tygodniu te kupy gałęzi zaczną znikać. Jakbyście mieli jakieś porady, chętnie skorzystam. Dziękuję.